Nowoczesny lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w nowym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Prokopowicz. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Cześć. Ja się mógł, Piotrze, tradycyjnie przedstawić się słuchaczom, chociaż jeśli słuchaliście poprzedniego naszego podcastu z Piotrem, to macie już pewne pojęcie o tym, czym Piotr się zajmuje na co dzień. Ja jestem tak naprawdę od zawsze jednocześnie naukowcem, psychologiem i socjologiem organizacji, który zajmuje się głównie badaniem tego, w jaki sposób zespoły i organizacje są w stanie wykorzystać swoją kulturę, żeby zwiększyć swoją efektywność. Ostatnio skupiam się głównie na relacji między kulturą organizacji a innowacyjnością, ale też od kilkunastu lat jestem praktykiem. Byłem współzałożycielem takiej firmy, która tworzyła gry symulacyjne dla biznesu. Teraz jestem współzałożycielem i partnerem we Freenovation, gdzie pomagamy organizacjom budować kulturę innowacji. I pomimo tego, że bazujesz w Krakowie, tak jak ja, no to przestrzegamy zasad bycia oddzielnie i nagrywamy online. Oczywiście, tak, tak. No, warto odmienić. No dobrze, dzisiaj, Piotrze, naszym tematem, o którym chcielibyśmy porozmawiać, jest dlaczego potrzebujemy leadershipu, liderów w czasach niepewności. I dzisiaj ten nasz podcast ma mieć trochę formę dialogu, także ja Cię pozwolę, że będę pytał o pewne tematy związane z tym głównym naszym nadrzędnym tematem i dopowiem trochę ze swojej perspektywy, dobrze? Oczywiście. Także pierwsze pytanie, dlaczego w ogóle ludzie potrzebują liderów? Może tylko nadmienię, że uwielbiam tego rodzaju pytania. Znaczy, mam wrażenie, że cały w ogóle ten świat zarządzania i leadershipu tak szybko biega, że czasami brakuje czasu, żeby zatrzymać się i zastanowić nad sprawami, które są absolutnie fundamentalne. I to jest jedna z takich kwestii. Wiesz co, z punktu widzenia ewolucyjnego. Psychologowie lubią patrzeć na takie kwestie jak przywództwo z ewolucyjnego punktu widzenia. Przywództwo rozwiązuje pewnego rodzaju dylemat ewolucyjny. Za każdym razem, kiedy masz więcej niż dwie osoby, powstaje wyzwanie związane z koordynacją wysiłku tych osób. Są oczywiście różne sposoby rozwiązania tego dylematu. Natomiast jednym z nich i bardzo popularnym w kontekście naszej historii ewolucyjnej jest przywództwo. Przywództwo jako funkcja, czyli jak przywództwo jako proces, który koordynuje wysiłki grup, zespołów, plemion, czy też całych społeczeństw. To jest bardzo ciekawe, że kiedy patrzysz tak naprawdę na społeczeństwa na całym świecie i patrzysz również wstecz na naszą historię, okazuje się, że jakaś forma przywództwa istniała w każdym plemieniu, w każdym społeczeństwie, które znamy. I to jest bardzo ważne. Nie chodzi tutaj o takie przywództwo bardzo hierarchiczne, nie chodzi tutaj o stanowisko, które cechuje się jakąś bardzo daleko idącą władzą. Chodzi o to, że w każdej społeczności, którą znamy, istnieje ktoś, kto w pewnym momencie pomaga skoordynować działanie ludzi po to, żeby osiągali wspólnie cele. I to jest kwestia fundamentalna w ogóle w badaniach nad przywództwem. Wiemy również współcześnie, że organizacje, które eksperymentują ze zniesieniem funkcji przywódczych, bardzo często kończą źle. A nawet te, którym udaje się znieść stanowiska na przykład menedżerskie, które są często utożsamiane z funkcją przywódczą, znajdują jakiegoś rodzaju zastępnik, albo jakieś coachy, albo osób, nie wiem, szerpów, albo jakichś osób, które de facto pełnią rolę liderów, nawet jeśli liderami się nie nazywają. Pamiętamy tutaj taką historię z 2002 roku, kiedy Google wpadł na pomysł, że zniesie całkowicie stanowisko menadżera w firmie,
No, bo wszyscy są przecież inteligentni, mamy tak naprawdę najlepszych profesjonalistów na świecie i to oni powinni wszyscy podejmować decyzje sami za siebie. No i w ciągu kilku tygodni okazało się, że system organizacyjny jest tak przeciążony, że potrzebuje jakiejś funkcji koordynacyjnej, motywującej, wspierającej, czyli de facto przywódczej, która byłaby w stanie te wszystkie dylematy rozwiązać i Google bardzo szybko się przekonał co do tego, że leadership w tej czy w innej formie jest potrzebny. Funkcja przywódcza, przywództwo rozumiane właśnie jako koordynowanie wysiłku ludzi i motywowanie ich wspólnych działań do tego, żeby zrealizować cel, jest uniwersalne między różnymi społeczeństwami, momentami w historii, dużymi, małymi organizacjami. To jest jedna z rzeczy, którą po prostu trzeba zauważyć bardzo, bardzo wyraźnie. To co, to ja może to powiem trochę ze swojej perspektywy jeszcze. Wiesz, ja myślę też, jak patrząc na co dzień, czego ludzie oczekują od liderów w organizacjach mniejszych lub większych, a w szczególności w czasie niepewności, no to jednak jest to, żeby lider zadbał o sprawę, o komunikację. I w szczególności teraz ludzie potrzebują kontekstu, ludzie teraz potrzebują też zapewnienia, że sobie poradzimy. Też pamiętam, że z badań Google'a wyszło, prawda, że największą takim priorytetem dla ludzi, jeśli chodzi o miejsce pracy, jest poczucie bezpieczeństwa. Też chyba wyszło z tego projektu, on się nazywa Oxygen chyba, ale teraz nie pamiętam, czy nie mylę nazw projektów. I to jest również kwestia tego, że mamy ludzi, którzy mają różne też preferencje. Jak spojrzymy sobie też na takie badania stylów przywództwa, no każdy pewnie ma jakiś styl, którym operuje, no to część ludzi będzie potrzebowała też, żeby liderzy dbali o to, że nasz świat socjalny się nie rozpadnie, czyli będą jakieś elementy, które tych ludzi będą w chwili obecnej nadal jednoczyły. I to dobrym przykładem jest chyba teraz, jeśli chodzi o takie działania, które jednoczą społeczności, no to są takie działania CSR-owe, pomoc szpitalom, pomoc przy wydruku tych przyłbic, inne działania, które jednoczą ludzi wokół jednego wspólnego celu. Część potrzebuje danych. Część ludzi, bardzo dużo osób pyta, ma do tego olbrzymią pasję, w szczególności w obszarze technologii, ile jest czegoś. Na przykład ile osób zrobiło coś. No, nie zawsze te dane można komunikować, natomiast to jest tak druga, taki styl przywódczy, czy preferencja przywódcza, którą ludzi bardzo drive'uje, bardzo oni tego potrzebują i zadają dużo pytań w tym obszarze i to trzeba bardzo dobrze zbalansować. Na przykład teraz jeden z takich głównych pytań, które często można słyszeć, to ile jeszcze dodatkowo musimy zaoszczędzić, aby przetrwać kryzys? No i normalnie pewnie można by powiedzieć 5, 6, 7 milionów, jakakolwiek jest to liczba, ale w chwili obecnej nie podasz dokładnie liczby, ponieważ nie wiesz, kiedy kryzys się skończy. Można go przewidywać, czy to może być taki, a taki miesiąc, ale kiedy poszczególne biznesy zaczną znowu się odbudowywać, zarabiać, to zupełnie inna bajka. Kolejnym elementem to są też takie osoby, które potrzebują akcji. I te tak naprawdę potrzebują celu i one będą go realizować. I już czują się po części spełnione, też liderzy muszą jakby o takie elementy zadbać. Nikogo nie pominąłem, natomiast budując komunikację, warto pamiętać o tym, szczególnie taką szerszą, do większych grup społecznych, o tym, żeby te poszczególne elementy komunikacyjne były zaopiekowane. Też dawanie pewnych perspektyw, czyli umiejscowienie tej komunikacji w danej kontekście biznesowym i światowym, bardzo pomaga, żeby to nie było oderwane jednego od drugiego. No i myślę też, że w kontekście tego poczucia bezpieczeństwa, no to ludzie potrzebują też, aby ich wysłuchać. No i ja mam tutaj takie swoje, wiesz, w ciągu tygodnia mam 5-6 spotkań, półgodzinnych, albo 7 nawet, z różnymi osobami. I mówiąc szczerze, wcześniej, jak spotykaliśmy się twarzą w twarz, to ja musiałem trochę animować tę dyskusję i na przykład pytać się o pewne rzeczy, co się dzieje, jak tam biznes, jak u ciebie, jak wiesz, jak rozwój, jak zespół i tak dalej. A teraz często mam półgodzinny monolog, bo ludzie po prostu muszą się wygadać. Naprawdę. Więc momentami jest to bardzo ciekawe doświadczenie, bo to są osoby, które wydawały mi się kiedyś, są totalnymi introwertykami. Coś z nich wyciągnąć jest bardzo trudno. Okazuje się, że nawet w chwili obecnej jest to bardzo ważny element, czyli wysłuchanie. Wiesz co, ja oczywiście zastanawiałem się też przed naszą dzisiejszą rozmową nad tym, co cechuje liderów w czasie niepewności. I pierwszym takim elementem chyba naczelnym jest to, że oni muszą być.
Jak pewnie wiesz, przygotowywałem się do tego tematu jeszcze dużo, dużo wcześniej, ponieważ tego również miało dotyczyć moje wystąpienie na konferencji Frontend, która ostatecznie została przełożona również z powodu pandemii. Więc dużo na ten temat czytałem, myślałem, rozmawiałem z liderami. Jeden właśnie z takich absolutnie fundamentalnych rzeczy, o których normalnie się nie myśli, bo to się przyjmuje jako coś oczywistego, jest to, że liderzy muszą być właśnie w czasie niepewności. Ja tutaj używam takiej metafory, że to jest tak, jakbyś w pewnym momencie był w kinie i w kinie by wybuchł pożar. To trzeba się zastanowić, co tak naprawdę w takim momencie człowiek robi, co ty byś zrobił. Normalny, przeciętny człowiek w takim momencie tak, rozgląda się wokół siebie, patrzy, co robią inni. I to jest tak naprawdę kultura. Co robią inni? Tak? Obserwujemy. Kiedy teraz mamy do czynienia z sytuacją pandemii, jednym z takich najważniejszych źródeł informacji co do tego, co wypada, a co nie wypada, jest to, jak zachowują się inni ludzie. Bo jeśli zobaczysz, że stoją w 1,5-metrowych odstępach w kolejce do apteki, to sam się ustawisz w 1,5-metrowym odstępie w kolejce do apteki. Drugim takim źródłem informacji w sytuacji właśnie paniki, zagrożenia, niepewności, na przykład jak jesteś w kinie, w którym wybucha pożar, jest to, co jest na ścianach. Nie? Jakiego rodzaju instrukcje, gdzie jest najbliższe wyjście ewakuacyjne. I dla mnie to jest coś, co symbolizuje instytucje organizacyjne, jakby przeszłość, rytuały, to co było, nie? Czyli jakby takie jasne instrukcje, jak należy się zachowywać, ale takim trzecim elementem, na który ludzie w sytuacji niepewności, paniki zwracają uwagę, to są właśnie liderzy. Liderzy, którzy albo wyłaniają się spontanicznie właśnie w sytuacji niepewności, albo liderzy, którzy są jak gdyby liderami z definicji. Prezesi, dyrektorzy, menadżerowie. I automatycznie w ich kierunku zwraca się nasza uwaga w chwili niepewności. Kiedy wybucha panika w płonącym kinie, patrzymy, gdzie są pracownicy kina, którzy zaprowadzą nas do wyjścia ewakuacyjnego. I właśnie te trzy rzeczy, czyli co się dzieje wokół nas, co mówią instytucje, ale również co mówią liderzy, są dla mnie takim podstawowym źródłem tego, jak ludzie zachowują się w sytuacji niepewności. Ale te elementy muszą istnieć. To jest absolutnie pierwszy podstawowy warunek efektywności leadershipu w sytuacji niepewności. Nie wszyscy liderzy są. Nie wszyscy liderzy pokazują, że są obecni. Dla mnie tutaj taki symboliczny obraz, zresztą w ogóle przykład Winstona Churchilla i tego, jak zachowywał się w ramach Blitza, w ramach tych nalotów na Londyn w 1941, to jest w ogóle super źródło inspiracji dla liderów, jak dla mnie współcześnie, ale jest taki symboliczny obraz Churchilla, który odwiedza Bristol i jest tak dużo ludzi, jest tak olbrzymi tłum, że nie wiadomo tak naprawdę na samym końcu tego tłumu, czy w ogóle Churchill jest. Churchill dostaje informację, że ludzie nawet nie wiedzą, czy on tam w rzeczywistości jest i rozmawia z ludźmi. I bierze swoją laskę, podnosi ten swój charakterystyczny kapelusz na tej lasce i macha nim, żeby ludzie mieli poczucie, jestem z wami, nawet jeśli mnie nie widzicie i nie możecie ze mną porozmawiać. Dla mnie to jest taki symboliczny obraz tego, jaka jest naczelna zasada i naczelny obowiązek lidera w niepewności, czyli po prostu być, żeby było widoczne, że jest ta grupa. Nie wiem, jak to wygląda z twojej perspektywy. Wiesz co, to jest chyba tak. Ja nie znałem tego tej przypowieści o Churchillu, ale zdecydowanie ludzie oczekują od ciebie, że będziesz widoczny w najróżniejsze sposoby. No i jeden z tych elementów oczywiście w firmach, ile obecnej są spotkania takie online'owe, gdzie starasz się odpowiedzieć na różne pytania pracowników. I to są, wiesz co, zaufaj mi, to są trudne momenty, kiedy zapadają bardzo trudne pytania, a ty nie zawsze masz na nie odpowiedź. I oczywiście możesz powiedzieć, że nie wiesz, ale nie możesz tak powiedzieć na każde pytanie, bo to też nie jest profesjonalne. Ale na chwilę obecną no, ciężko jest odpowiedzieć na pewne pytania, które ludzie zadają. I nawet taka kwestia, też byłem zdumiony tym, że to jest też bardzo potrzebne i ważne. Wysyłając jakąś komunikację, nagranie krótkiego wideo na przykład do ludzi i też zapewnienie ich o tym, że jesteśmy razem i sobie poradzimy. To są też elementy, które pokazują, że jesteś, też pokazujesz ten dobry, pozytywny przekaz też do pracowników.
którzy to oglądają. No i to bardzo dla wiele osób jest to bardzo istotne, takie właśnie, jak mówisz, znaczenie tego, że jest ktoś, kto nad tym wszystkim stara się zapanować. Bo to chyba to jest najważniejsze, to jest jakby ten samolot ma pilota, prawda? Bo nic gorszego, jakby samolot nie ma pilota i nie wiadomo, w którym kierunku lecimy. Natomiast to, co mówisz, jest dla mnie o tyle ciekawe, że w sytuacji takich komunikatów wysyłanych do pracowników, że jesteśmy w tym razem, że sobie wspólnie z tym poradzimy, kluczowe jest to, żeby za tą komunikacją szły rzeczywiste czyny. Bo to jest ten taki bardzo kruchy balans między takimi pustymi słowami, tak, razem sobie poradzimy, będzie dobrze, trzymajcie się, za którym idą rzeczywiste czyny, które wspierają to, a właśnie to niebezpieczeństwo, że ta komunikacja będzie pełna hipokryzji, kiedy ludzie widzą, że oficjalna komunikacja przygotowana przez specjalistów do PR-u jest właśnie taka napuszona, ambitna i tak naprawdę słychać tą motywacyjną muzykę z tła, a w rzeczywistości ludzie są zwalniani i jakby nie pokrywa się ten przekaz między, znaczy te, nie pokrywa się przekaz, nie pokrywają się działania. Wydaje mi się, że w ogóle ta integralność dla lidera jest kluczowa w czasach pokoju, ale w czasach wojny, w czasach niepewności jest szczególnie istotna, bo to jest, nie, używając tej metafory kina, to jest tak jakby, nie wiem, przedstawiciel kina powiedział, tam jest wyjście ewakuacyjne, a sam uciekłby w drugą stronę. No to generalnie wiadomo, że ludzie by raczej za nim pobiegli, a nie poszliby tam, gdzie pokazuje. Nie? Tak jakby ta spójność między oficjalnym komunikatem a tym, co się dzieje, jest bardzo istotna. Nie? I tak naprawdę w tych ostatnich tygodniach wielu prezesów tych największych firm wystosowało takie maile do pracowników i one są, jakbyś popatrzył na nie, formalnie bardzo podobne. Nie wiem, mail, który napisał, nie wiem, Satya Nadella do swoich pracowników z Microsofta, czy Elon Musk, czy Jeff Bezos, one są bardzo podobne do siebie formalnie. One są piękne, tak naprawdę mógłbyś je wstawić do podręczników komunikacji kryzysowej, ale okazuje się, że to, co za nimi idzie, jest czymś zupełnie innym w przypadku Microsoftu, który, nie wiem, wprowadza jako pierwsza organizacja politykę jakby związaną z odnoszeniem się do spraw związanych z kryzysem. I na przykład u Bezosa, u którego jakby wiele polityk, wiele działań organizacyjnych jest sprzecznym z tym, co w tym liście jest zawarte. I wydaje mi się, że taka hipokryzja w czasach kryzysu, w czasach niepewności boli potrójnie. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu. To jest też chyba to, co zawsze podkreśla moja koleżanka, którą rozmawiałam, kiedyś rozmawialiśmy o milenialsach kilka razy. To jest pewnie jakby trochę też oczywiście zgodne z, bez względu na pokolenia, z którego jesteś, no to duży radar ściemy dzisiaj, prawda? No i takie pierwsze, jeżeli raz mi się wydaje, ludzie złapią cię na kłamstwie w tej komunikacji, nawet nieświadomym, mogłeś zrobić to najlepszej wierze, no to będzie ci bardzo ciężko później dotrzeć do nich z takim przekazem, jakikolwiek on nie będzie, żeby ci zaufali tak naprawdę. Bo, ale to dlatego mówię, to jest w chwili obecnej wiele pytań, co będzie, jak będzie, jaki jest nasz target na przykład. Nie można na nie odpowiadać, bo nie ma odpowiedzi na te pytania, po prostu. A że trzeba sobie powiedzieć, że sytuacja jest bezprecedensowa. Taka wcześniej nam się nie wydarzyła i na razie możemy tylko po prostu patrzeć, przygotować się na różne scenariusze. Zgadzam się 100%. Tak. Wiesz co, jest tutaj coś takiego, ja dużo o tym myślałem, bo to jest swojego rodzaju paradoks, nie? Że z jednej strony chcesz zakomunikować brutalnie rzeczywistość, to znaczy pokazać, że rzeczywiście znajdujemy się w sytuacji chaosu informacyjnego, nie do określenia, nie jesteśmy w stanie powiedzieć wam, jak długo ten kryzys będzie trwał. Tym bardziej, że próba podania jakiegoś takiego deadline'u skończy się tym, co na przykład ma miejsce teraz w Stanach Zjednoczonych, nie? Gdzie prezydent najpierw mówi,
na Wielkanoc fajnie było, jakbyśmy się spotkali, a nie tak naprawdę miałem co innego na myśli do końca kwietnia. I jakby próba podawania tych kolejnych deadline'ów, tych kolejnych mission accomplished, kiedy one są po prostu niemożliwe, wstrzykuje więcej chaosu niż spokoju, więc chcielibyśmy brutalnie komunikować tę niepewność. Co jakby pokazuje, że ufamy, że ludzie sobie poradzą z tą informacją, ale z drugiej strony chcielibyśmy wstrzyknąć też jakieś poczucie sensu, nadziei, że wspólnie przez to przyjdziemy. I jest takie fajne określenie paradoks Stockdale'a na to. I bardzo mi się to podoba. James Stockdale był jeńcem wojennym z Wietnamu w marynarce wojennej. I przez 7 lat był jeńcem. I oczywiście jakby no, bycie jeńcem wojennym jest doświadczeniem absolutnie granicznym i trudnym. Natomiast on mówił, że jakby paradoks, z którym on sobie musiał poradzić, musiał sobie wytworzyć takie mechanizmy psychologiczne, polegał na tym, że z jednej strony nigdy nie możesz stracić nadziei, znaczy cały czas musisz mieć wiarę, że to wszystko się skończy i skończy się dobrze, ale z drugiej strony to nie powinno wpływać na to, żeby nie uświadamiać sobie, jak brutalna jest rzeczywistość teraźniejszości, jakie są konieczne rzeczy, które trzeba zrobić, żeby przetrwać. I wydaje mi się, że w tej komunikacji to jest też bardzo, bardzo istotne, nie? Żeby z jednej strony mówić, jaka jest rzeczywistość, ale jednocześnie przemycać to, że świadomość tej rzeczywistości i tego, co musimy zrobić teraz, żeby sobie poradzić, nie powinna wpłynąć na to, że na samym końcu jesteśmy przekonani, że wspólnie jesteśmy w stanie ten sukces odnieść. Też może dodałem, Piotrze, zanim przejdę do kolejnego pytania, to jest to, że to, co mógłbym zarekomendować, to jednak balansować te przekazy takie biznesowe z tymi ogólnoświatowymi. I to mam na myśli na przykład jednak bardzo dużą współpracę między różnymi firmami nad tym, żeby wynaleźć na przykład pierwsze szczepionki. Bardzo dużą współpracę między firmami, żeby pomóc sobie nawzajem. To jest jeden też taki chyba jedyny czas w historii, kiedy naukowcy, firmy farmaceutyczne, które pracują w chwili obecnej nad wynalezieniem szczepionki i dodatkowych lekarstw na koronawirusa, nie blokują patentów, czyli uwalniają te informacje między sobą nawzajem. To normalnie, wiesz, jest to jednak bardzo mocno strzeżone wartość intelektualna i prawna danej firmy. Więc jak przedstawię sobie kilka takich elementów, gdzie jakby pokazują, że dziś już zaczyna dziać się dobrze, na przykład też, nie wiem jak długo, ale w chwili obecnej w Chinach jednak ludzie wracają do pewnej normalności. W Japonii wracają do pewnej normalności. To daje ludziom jednak taki balans, że jednak jest gdzieś to światełko w tunelu, wiesz? Także mi się wydaje, że warto takie informacje znajdować i dawać je razem z tymi dodatkowymi trudnymi informacjami biznesowymi, których ty operujesz. Super, super jest to, co mówisz. To znaczy, że rzeczywiście jest różnica w przekazie wszystko będzie dobrze, gdzie tak naprawdę ludzie widzą, że to jest po prostu formułka, nie? Która nic nie znaczy, jeśli za nią nie ma rzeczywistości, ale wskazywanie tych promyków nadziei rzeczywistych, o których mówisz, jest rzeczywiście super strategią, nie? Na pokazanie, że są podstawy do optymizmu, nawet jeśli rzeczywistość w tym momencie pełna jest niepewności i trudnych decyzji. To prawda. No dobrze. To nie wiem, czy trochę jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale jedno z pytań, które chcieliśmy sobie dzisiaj zadać nawzajem, jest, jakich liderów chcą ludzie w czasach niepewności, a jakich potrzebują? Bo nie wiem, czy zawsze jest to spójne. Tak, to jest rzeczywiście wielkie pytanie i wydaje mi się, że to jest kolejny paradoks przywództwa w czasach niepewności, że jest rozdźwięk między tymi liderami, których potrzebują pracownicy, ludzie, doświadczeni niepewnością i tych, jakich rzeczywistości potrzebują. I zresztą tutaj jest dużo takich badań prowadzonych przez psychologów społecznych, przez psychologów, którzy zajmują się kwestiami związanymi z władzą, z polityką na przestrzeni ostatnich dekad, no bo to nie jest pierwszy raz, kiedy spotykamy się z jakimś kryzysem. Ten kryzys może był bardziej wcześniej w wymiarze lokalnym, nie globalnym, nie dotykał też takiej dużej rzeszy osób, ale widzieliśmy tego rodzaju sytuacje wcześniej. My na przykład w moim labie na University of Maryland zajmujemy się tym, jak ludzie
ludzie reagują na zagrożenie i jakie budują wtedy organizacje, kultury organizacyjne, ale też jak reagują całe narody. To jest bardzo dużo ciekawych badań robionych przez nas, ale też przez innych psychologów, którzy pokazują, że jeśli ludzie czują zagrożenie, to ich podstawową reakcją niestety jest zamykanie się poznawcze. To znaczy ludzie szukają wtedy prostych recept, prostych rozwiązań. Zwiększa się wtedy jak gdyby poparcie dla liderów autorytarnych, dla liderów, którzy odnoszą się do wartości konserwatywnych i zwiększa się poparcie dla zamknięcia się również grupowego. Tutaj jest bardzo dużo takich ciekawych case'ów, na przykład tego, co się działo z opinią publiczną po 11 września w Stanach Zjednoczonych, że kiedy ludzie czuli zagrożenie, od razu automatycznie zwiększało się poparcie dla bieżącej administracji, dla wartości konserwatywnych i dla wprowadzenia restrykcyjnych regulacji związanych z bezpieczeństwem narodowym. I w sytuacji zagrożenia, co ma znowu bardzo sensowne uzasadnienie, to znaczy jest oczywiste, że kiedy jest niepewność, ludzie w jakiś sposób chcą skrócić czas podejmowania decyzji, przekazując część władzy liderowi, to znaczy dlatego szukają wtedy liderów, którzy są silni, którzy mogą podjąć decyzję szybko i którzy w jakiś sposób mogą ogarnąć tą całą sytuację. Amerykanom zajęło 18 miesięcy, żeby wrócić od 11 września do takiego bazowego poziomu konserwatyzmu i poparcia dla radykalnych działań związanych z bezpieczeństwem narodowym. To jest taki olbrzymi pik, 90% społeczeństwa popierało właśnie takie radykalne zaostrzenie prawa i instytucji po 11 września i półtora roku zajęło, żeby wrócić do takiego poziomu bazowego. I widzimy to wszędzie, w każdym kontekście i organizacyjnym, i międzynarodowym, że zagrożenie sprawia, że ludzie poszukują kogoś, kto ten problem rozwiąże. I to jest naturalna reakcja, natomiast w konsekwencji może prowadzić do tego, że raz oddana władza takiemu autorytarnemu liderowi, czy w organizacji, czy w biznesie, czy w demokracji, może od tego lidera nie wrócić. To jest taka super też, kiedy w ogóle używamy tego sformułowania dyktator, to jest w ogóle dla mnie bardzo, bardzo ciekawa historia. Zazwyczaj myślimy właśnie o takiej osobie, która jednoosobowo przejmuje władzę i podejmuje decyzje i dopóki nie umiera, nie zrzeka się tej władzy. Natomiast sama funkcja dyktatora, która się wywodzi ze starożytnego Rzymu, miała zupełnie inną funkcję. To było stanowisko, któremu przekazana jest władza na 6 miesięcy w sytuacji kryzysowej, ale później naturalnie władza od dyktatora znowu wracała do obywateli i wracaliśmy do demokracji. I tutaj jest taka świetna figura Luciusza Quinciusza Cincinnata. To jest właśnie taki obywatel rzymski, któremu została przekazana władza w sytuacji kryzysowej. Tam był najazd ekwów i została mu przekazana taka władza i udało mu się jakby właśnie dzięki temu, że jako jednoosobowy dyktator był w stanie działać szybko, zmobilizować armię, wyruszyć i ten kryzys zażegnać. W 16 dni udało mu się tę sytuację załatwić. No i kiedy już jak gdyby miał zorganizowany triumf, wjechał do Rzymu, złożył hołd Jowiszowi, no i wszyscy jak gdyby patrzyli na niego i myśleli, okej, okay, no to w tym momencie będzie już jak gdyby nam panował przez te kolejne miesiące. Cincinnat stwierdził, okej, okay, no to ja już to ja już wracam w takim razie do siebie, do domu. 16 dni mi wystarczyło, składam z powrotem władzę na ręce obywateli i to do dzisiaj jest jak gdyby podawane jak taki przykład
idealnego lidera, któremu przekazano tę władzę, ale który później tę władzę oddał do obywateli. Problem polega na tym, że ten balans między właśnie zacieśnieniem przywództwa, ale później oddaniem go z powrotem jest bardzo trudny do przeprowadzenia w organizacjach i w krajach, które nie mają takich silnych instytucji obywatelskich i takiej kultury politycznej, która coś takiego pozwala. Więc to niestety, chociaż potrzebujemy właśnie takich liderów, którzy są elastyczni i na czas tego takich kryzysów są w stanie jakby szybko podejmować decyzje i mobilizować wysiłek ludzi, kiedy ta reakcja jest potrzebna bardzo szybka, ryzyko jest takie, że dostaniemy ludzi i liderów autorytarnych, którzy już później z nami zostaną na dłużej. Widać to na pewno na poziomie państwowym. Ciekaw jestem jakby z twojej perspektywy, jak to wygląda w biznesie, czy tego rodzaju paradoks też tam widzisz. To może to jest dużo prostszy mechanizm. Jak wiadomo, w każdej firmie masz x osób, które pomagają ci podjąć decyzję lub podejmujesz ją kolektywnie, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast w każdej firmie masz jednak w pewien sposób ułożoną hierarchię, która zarządza dostępem do pewnych informacji. W każdej firmie masz x dokumentów, które podpisujesz, że zgadzasz się, że te informacje będziesz przechowywał w sposób absolutnie niejawny i często nie możesz się nimi dzielić. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to co chcę powiedzieć, to ilość informacji na poszczególnych poziomach zarządczych, poszczególnych rolach jest inna. I teraz osoby, które jakby mają podejmować decyzje w danym czasie, w danym kontekście, w danej lokalizacji, no bo jeżeli pracujesz w firmie w Polsce, to jest trochę inaczej niż pracujesz w firmie globalnej, gdzie każdy rynek ma inne uwarunkowania cywilnoprawne, ma inne prawo pracy, ma inne uwarunkowania, ma inne benefity, wiele rzeczy innych. To także ten dostęp do informacji jest istotny, aby te decyzje podejmować. Drugim elementem jest to, że zgadzam się chyba z tym, że jedna osoba, która potrafi pewne elementy synchronizować, w tym przypadku, jeśli chodzi o pewne decyzje globalne, zaopiekować na lokalnym rynku, plus potrafi o nich dobrze opowiedzieć, jest trochę prostsze rozwiązanie niż posiadanie tych osób 6 czy 7. Dlatego też, jak do tej komunikacji wrócimy wcześniej, w przypadku decyzji trudnych bardzo ważne jest budowanie odpowiedniego kontekstu i trzymanie się jednej narracji, żeby nie spowodować wrażenia, że jest coś ukryte. Jak trzy osoby będą mówiły trzy różne rzeczy, znaczy podobne rzeczy, ale jednak inaczej, albo kładę inne akcenty, to w tym momencie w pracownikach, z tym pracujesz, może wzbudzić pewną niepewność lub brak zaufania, co nie jest intencją ani twoją, ani które osób opowiadają. Dlatego te elementy, znowu komunikacja, posiadanie informacji, posiadanie kontekstu są bardzo istotne. Teraz też z perspektywy oczywiście prawa, no to nie wszystkie osoby w organizacji mogą podejmować takie same decyzje, nawet będąc na podobnych stopniach, jeśli chodzi o poziom seniority w organizacji, bo niektórzy z nas reprezentują firmy prawnie w Polsce na przykład. Tak. I te osoby są uprawnione do podejmowania decyzji X, Y lub Z, bo to wynika ze statutu firmy, to wynika z polskiego prawa spółek i tak dalej, i tak dalej. Także to jest troszkę inaczej niż zdelegowanie wszystkich praw na daną osobę, jak w przypadku Rzymu. To jest bardziej sumienie przygotowanie się do tego, aby system prawny, którym operujesz, jak i dostęp do informacji, które posiadasz, był adekwatny i wystarczający do tego, aby decyzje podejmować w kontekście nie tylko gospodarczym, ale też lokalnym, mówiąc sobie uwarunkowania właśnie takie, wiesz, jak prawo, jak rynek pracy, którym operujesz i tak dalej, i tak dalej. To nie jest często, nie są to też łatwe decyzje. Dodam tylko jeszcze, że być może to jest moje tylko wyobrażenie, ale czasem jednak lepiej, jeśli podejmuje te decyzje, czy przynajmniej komunikuje jedna osoba, to powoduje tylko tyle, że jeżeli te decyzje nie są popularne, to inni liderzy mają szansę wtedy, trochę jak z tym złym, dobrym policjantem, mają szansę troszkę jednak stanąć po stronie tych zespołów i troszkę z nimi bliżej porozmawiać, nie będąc obarczeni tym, że tę decyzję ktoś musiał podjąć. Nie wiem, czy ja jasno się wyrażam. Piotrze, rozumiesz mnie? Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że właśnie, że to w tych sytuacjach niepewności, to jest to, do czego się odnosiłem, jeśli chodzi o to potrzebę domknięcia, którą ludzie mają. Kiedy
mamy sytuację prosperity, nie? Kiedy jest jakby business as usual. Ludzie są jakby bardziej otwarci, jakby tolerują większą taką niedookreśloność, niepewność. Na to mamy dekady badań i doświadczeń biznesowych. Natomiast kiedy jest właśnie taki czas niepokoju, niepewności, nawet można powiedzieć wojny, ludzie mają taką potrzebę prostoty, nie? Żeby po prostu, żeby kontekst był prosty, bo i tak już jest tak skomplikowany, że mało z tego można rozumieć. I wtedy lider jeden, który bierze na siebie właśnie komunikację, który staje się jakby symbolem reakcji firmy czy organizacji w tym kontekście, jest w jakiś sposób funkcjonalny, znaczy użyteczny, nie? Że jak gdyby ludzie mogą sobie jasno ustawić, że jak gdyby decyzje firmy to jest ta osoba, a później już w takim kontekście komunikacji bezpośredniej z innymi osobami w firmie, nie, można sobie jak gdyby prowadzić ten taki sense making, nadawanie sensu to, co się dzieje, ale taka właśnie spójność komunikatów od lidera, wydaje mi się, i utożsamienie jej z decyzjami firmy jest bardzo ważne. Natomiast ja bym się chciałbym ci zadać pytanie też chyba w tym kontekście, to znaczy w kontekście komunikacyjnym, bo zastanawiałem się właśnie, kiedy zarówno rozmawiam właśnie z menadżerami, ale kiedy czytam komunikację właśnie tych prezesów międzynarodowych spółek technologicznych, zastanawiam się, czy jest miejsce w komunikacji na emocje z punktu widzenia lidera. Nie? Gdybyś miał doradzić liderom na tym najwyższym, ale na tym średnim poziomie, czy w komunikacji z zespołami, z organizacjami warto mówić o swoich emocjach? Bo tutaj widać taką dużą różnicę, tak specjalnie na to zwróciłem uwagę, bo kiedy czytałem o Churchillu, te emocje tam bardzo się wyraźnie pojawiały. To znaczy Churchill jakby nie bał się tego, żeby pokazywać swoje emocje. Zdarzało mu się zapłakać nad losem osób, które zginęły w bombardowaniach na przykład. I te jakby czyny symboliczne pokazywały jakby, że jest częścią nas, doświadcza tego samego. I później czytałem te oficjalne komunikaty różnych spółek i one były bardzo różne pod tym względem. Wszystkie były pięknie przygotowane, ale na przykład taki Nadella z Microsoftu bardzo mocno się odnosił do doświadczeń swojej rodziny w tych trudnych czasach. On jeszcze ma rzeczywiście taką bardzo trudną dodatkową sytuację, bo tam dwójka jego dzieci jest chora, tam ma syna z porażeniem mózgowym, więc jak gdyby mówienie o tym, jak trudno jest jego rodzinie również w tej sytuacji, nadawało tej komunikacji taki bardzo ludzki wymiar. I zastanawiam się, co ty byś radził w takiej sytuacji liderom, czy raczej takie komunikowanie po prostu w miarę tam pewne siebie, suche, czy jednak radziłbyś też taką wrażliwość, empatię w komunikacji? Ja myślę, że ta wrażliwość, empatia jest bardzo potrzebna i bardzo dużo osób oczekuje również tego, że będziesz, wracamy do tego wcześniejszego integrity, czyli spójności, że będziesz też spójny z tym, jaki jesteś rozpoznawany na co dzień, więc tutaj bym tylko uważał, jeżeli jesteś na co dzień liderem, który jest bardzo mocno introwertyczny, nie mówi o swoich uczuciach i tak dalej, no to jeśli nagle napiszesz porywającego maila, który będzie poruszał wiele emocji, których nigdy u siebie nie widziano i tak dalej, no to by się tylko na tym zastanowił, mówiąc zupełnie szczerze. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, żeby to było spójne z tą wizją, którą na co dzień Piotra, Sebastiana mamy. No bo jak będzie zupełnie niespójne, no to ktoś powie, bardzo ładnego maila mu ktoś napisał, tak naprawdę. Prawda? No bo tym się skończy podsumowanie tej historii. Także jeśli przedstawiałeś tego typu historię, pokazywałeś to, jakim jesteś człowiekiem, liderem wcześniej, z czym wielu liderów ma problem i tego nie pokazuje, to jak najbardziej, to moim zdaniem jest bardzo, bardzo zasadne. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jestem za tym, żeby odnosić się do swojej historii, ogólnie odnosić się do historii w budowaniu komunikacji. To bardzo też pomaga ludziom zrozumieć komunikację, czy ją czytać od początku do końca. Też zachęcam, aby komunikacja nie była wbijająca w ziemię, bo tego ludzie nie potrzebują. Wystarczy słuchać się x różnych komunikatów w prasie, w telewizji, w internecie, na Twitterze, aby dostać zdecydowanie, pogorszyć sobie nastrój. Więc ta komunikacja musi być wyważona, ale zawsze też zakładam, że powinna być po części semi-optymistyczna. Jak ktoś mnie pyta,
jak się masz, to ja mówię, że jestem cały czas umiarkowanym optymistą w tym wszystkim. No bo na dzisiejszy czas, jak powiedziałbym, jestem hura optymistą, to ktoś by mnie spytał, nie wiem co bierzesz, ale chcę to samo. Ja będziesz mówił cały czas, że jesteś negatywnym i pesymistą, no to ktoś powie, no dobrze, no ale takich liderów tutaj nie chcę słuchać. Ja jednak potrzebuję trochę wiary i wtchnięcia ducha we mnie, optymizmu w tym momencie. Więc Piotrze, myślę, że tak. Historie, odnoszenie się do rzeczy z życia prywatnego, z poprzednich doświadczeń zawodowych. Ja widziałem ostatnio, czytałem CIO, który wyobraź sobie przyszedł do firmy, który już nazwy nie słynę, przyszedł do firmy 1 marca tego roku. 1 marca. Więc on napisał w swoim mailu, że objął stanowisko w dniu prawie, że ogłoszenia pandemii w Europie, czy też już była ogłoszona pandemia, nie pamiętam kiedy był dokładnie dzień, kiedy została ogłoszona. I on operuje w wielkiej globalnej korporacji od 1 marca w stanie totalnego ryzyka, no i bardzo dużej niepewności biznesowej, tak naprawdę, nie znając jeszcze tak naprawdę firmy i ludzi i tak dalej. To jest dopiero wezwanie na tego człowieka. I on napisał bardzo ładnego maila, w którym jakby to, o tym też mówi wcześniej i transparentnie mówi, że on robi wszystko, co możliwe, żeby szybko to poznać i jest super dobrze otoczony, super dobrym zespołem, który pomaga, więc bądźcie bezpieczni, ja uczę się, jak szybko to możliwe. Nie? To też jest dobry przekaz do ludzi, gdzie wiedzą, że jest nowy. Tak, to jest dopiero wezwanie biznesowe. Jest, no i znowu mamy tutaj do czynienia właśnie z tą równowagą między prawdą, nie, między transparentnością, ale z drugiej strony tym racjonalnym optymizmem, nie, żeby była ta perspektywa nadziei na przyszłość, nie opartej na takich właśnie pustych słowach otuchy, tylko na konkretnych przykładach, liczbach, ale z drugiej strony, żeby nie była, no, żeby nie zapominać o tym, że ludzie oczekują informacji w takiej sytuacji, nie? Jak najbardziej konkretnej, jak najbardziej obiektywnej to, co jest dostępne. To mi się wydaje jest największe wyzwanie. Nie wiem, to pewnie też jest bardzo zależne od branży, nie? W jakiej ludzie są, od sytuacji. Nawet jeśli jesteś w branży IT, no to przecież branża IT pracuje dla różnego rodzaju klientów, nie? I zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli pracujesz dla branży turystycznej, czy jeśli pracujesz dla branży e-learningowej, nie? W sytuacji taka, jaka jest teraz. No i zastanawiam się, jak komunikują, jak mogą komunikować liderzy w tych sytuacjach, kiedy na przykład, no, na przykład niezbędne są zwolnienia. Ja mam wrażenie, że unika się tego tematu po prostu jak ognia, ale widząc no, to, co się dzieje na świecie pod kątem zwolnień, pod kątem bezrobocia i to w każdej branży, nie? Oczywiście, że niektóre są bardziej narażone niż inne, no, ale każda branża praktycznie jest dotknięta tym. Nie? I zastanawiam się, jak też mogą komunikować liderzy no takie ciężkie decyzje, nie? Takie jak, no nie wiem, redukcję zatrudnienia. Jak zakomunikować coś takiego, jednocześnie nie zabijając w ludzi nadziei, nie? I w tych, którzy są zwalniani, ale w tych, którzy zostają, ale jak gdyby potęgowane jest w nich to uczucie niepewności w takiej sytuacji. Masz tutaj jakieś porady i myśli? Zapraszam cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl. Więc akurat tutaj muszę powiedzieć, że zarekomenduję dwa poprzednie podcasty, chyba 46-47, bo na obydwa, jeden z nich mówi o tym, jak przejść przez zwolnienia pracowników. I akurat mój gość miał dość duże doświadczenie w poprzednich organizacjach, gdzie robił restrukturyzację. I tam właśnie było bardzo dużo o komunikacji, a mi się wydaje, że to jest bardzo istotne. To jest to też, jak... Czy zadbałeś o wszystko, aby tego kroku uniknąć i komunikowałeś to wcześniej? To jest jeden element. Drugim elementem jest to, żeby zadbać o tych ludzi w momencie już samego zwolnienia, czyli dobrze przygotować spotkania. W chwili obecnej nie wiem, jak to można zrobić dobrze, ale stara się robić jak najlepiej to możliwe. Przygotować dla nich też pomoc. I tu właśnie mamy też podcast 47, jest o odplacementie, czyli o procesie, który pomaga osobie znaleźć się później na rynku pracy. I wiele osób kojarzy ten proces akurat z pisaniem CV. Natomiast jest to bardzo ważny proces, taki psychologiczny, kiedy można ludziom pomóc uwierzyć w siebie ponownie. I wiesz, jak masz 15 lat pracy czy 20 lat w danej firmie i nagle tracisz pracę, to często możesz myśleć sobie, że jesteś nic nie wart tak naprawdę, skoro od ciebie zwolniono, a 9 innych osób w twoim departamencie nie.
Więc pomożenie tej osobie zrozumienia, jakby jak może skutecznie komunikować się na zewnątrz, jak może dobrze odbyć rozmowę kwalifikacyjną, jak być optymistyczną w tej rozmowie. Wiele innych elementów, o których na podcaście mój kolega bardzo ładnie opowiada, zachęcam do posłuchania, bo on jest nawet dużo lepszym ekspertem ode mnie. Natomiast to, co pokazują różne rynki na świecie, no to jeżeli spojrzymy sobie też na aspekty takie makroekonomiczne, spojrzymy sobie na poziom zwolnień w poszczególnych krajach, on jest dość wysoki. W Stanach chyba przodują w tym chwili obecnej, tak. Nie wiem dlaczego, ale jest tam dość bardzo, chyba to jest x milionów osób już, prawda, które zostało uznane za bezrobotnych. To jest też oczywiście sposób, w jaki takie różne państwa pomagają ekonomicznie swoim firmom. To jest też nie tylko pomoc firmom w dniu dzisiejszym, aby nie upadły, ale to jest głównie też pomoc firmom za 2-3 lata, żeby ten rynek szybko się odbudował i poszedł do przodu. I teraz ci, którzy będą przygotowani do powrotu po kryzysie, będą w stanie na pewno zyskać jeszcze więcej w przyszłości, bo ci będą mieli najwięcej zmotywowanych ludzi, przygotowanych, będą mieli moce przerobowe do produkcji x rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie taki kontekst, który też trzeba ludziom dać, moim zdaniem, i to wcześniej, zanim tę decyzję o zwolnieniach podejmiesz, bo ten cały kontekst ogólny jest bardzo ważny. Na samym końcu oczywiście jest człowiek, który jest dotknięty tą zmianą, więc nie ma co się oszukiwać, nie będzie zachwycony, ale przynajmniej można mitygować jego poziom niezadowolenia, poziom, nie wiem, poczucia oszukania przez pracodawcę i tak dalej. Znowu ta komunikacja i przygotowanie się do niej jest bardzo istotna, jak mi się wydaje. Poruszyłeś też inny taki wątek, który wydaje mi się tutaj jest kluczowy dzisiaj. I to jest kwestia tego, jak blisko ludzie w tym momencie patrzą, z jaką uwagą obserwują zachowania liderów. To, jak w tym momencie liderzy reagują na sytuację związaną z pandemią, z niepewnością, z kroczącym kryzysem gospodarczym, zdefiniuje ich przywództwo na najbliższe lata i też przywództwo organizacji. Ja tak jak ty jestem realistycznym optymistą i no, wydaje mi się, jestem przekonany, że to minie. To znaczy ten kryzys, który mamy w jakiejś postaci minie, wrócimy do jakiejś nowej normalności. I ci liderzy, którzy zachowali się w sytuacji niepewności w określony sposób, dobry sposób, spójny sposób, którzy zachowali te zasady, o których dzisiaj rozmawiamy, zostaną zapamiętani i uznani właśnie jako osoby, które poradziły sobie dobrze w tej sytuacji, ale te, które nie udźwigną ciężaru rzeczywistości, znowu będą musiały poradzić sobie z tym odium lidera, który nie jest w stanie wytrzymać presji sytuacyjnej. Wydaje mi się, że to jest olbrzymi czas próby dla liderów w tym momencie, który zdefiniuje tego, kim są na lata, które nadchodzą. Warto o tym pamiętać, nie? Że tak jak normalnie ludzie patrzą na zachowania liderów, tak dzisiaj obserwują praktycznie każdy ich ruch i na podstawie tych zachowań wnioskują o tym, jaka jest natura danego lidera, ale też natura organizacji. Tak jak mówiłeś, jeśli lider nawet w trudnej sytuacji zachowuje się przyzwoicie, dobrze, spójnie, to nawet osoba, wobec której jest podjęta ta negatywna decyzja, no, która nigdy nie jest przyjemna, dobra, to są kwestie no, bardzo często fundamentalne, jeśli chodzi o dobrostan, to jednak świadomość tego, że potraktowano mnie zgodnością i zrobiono wszystko, co jest możliwe, żeby do tej negatywnej decyzji nie doszło, zostaje na lata. Nie? I sprawiedliwość, która jest podstawową kategorią, w jakiej ludzie myślą o organizacjach. Mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę, ale sprawiedliwość i uczciwy kontrakt psychologiczny jest cały czas obecny w głowach pracowników. Jeśli ten kontrakt jest przestrzegany nawet w sytuacjach zagrożenia, to pamięć o takich liderach zostanie na długo. Nie? I w drugą stronę tak samo. Trzeba być fair po prostu, prawda? Trzeba być w tym przypadku fair, no i mieć jakieś też zasady, którymi się kierujesz w przypadku akurat tego procesu zwalniania, no też muszą być jakieś przesłanki, dlaczego tak, a nie dlaczego nie inaczej. Dlaczego bieramy taką pulę organizacji, a nie inną. To wiesz, jakby to są też kwestie z polskiego prawa pracy związane z tym, nie? Że nie możesz sobie takich decyzji podejmować zupełnie bezpodstawnie,
bo taki mamy system prawny, ale mi się wydaje, że to już pomijając te elementy prawne, no to jest bardzo ważne dla ludzi, żeby zrozumieć. No i później im pomóc, o ile możesz im pomóc przejść przez ten wiesz, projekt cały outplacementu, no to też szczerze polecam każdemu, kto może sobie na taki proces pozwolić, z niego skorzystać, bo to jest dzięki temu specjaliści pomogą pomóc pracownikom przygotować się lepiej do tego, że rynek pracy jest rynkiem pracy i trzeba się to nie praca, żeby znaleźć pracę. Myśmy właśnie rozmawiali, że w przypadku poszczególnych ról, nie mówię, że każdej, ale niektóre role, jeśli chcą znaleźć sobie pracę na rynku pracy, to jest to praca 6 godzin dziennie, 8 godzin dziennie, przygotowania materiałów, wysyłania dokumentów i tak dalej, zanim tą pracę znajdziesz. I wiele osób, które wie, że pracujesz w firmie naście lat, to tego nie przechodziło wcześniej, nie mają doświadczenia. Jeśli do nich ty zadzwonił, no to porozmawiali. Wiesz, może firma fajna, ale może moich przyjaciół mam tutaj, nie chcę zmieniać pracy na inną. Może tam ta oferta nie jest na tyle atrakcyjna. Ale nagle to ty musisz być proaktywny, to jest zupełnie inna bajka. No i to kwestia oczywiście też sektorów, no bo niektóre sektory nadal rekrutują, na przykład firmy technologiczne, różne oddziały przechodzą rozkwit, na przykład teraz doradcze, a niektóre oddziały w tych samych firmach przechodzą ciężkie czasy, no bo na przykład nie sprzedają nowych produktów. Także, ale generalnie, żeby nas technologia ma zawsze troszkę prościej w tych czasach, aniżeli inne zawody. Plus jeszcze jeden element, o którym się też pewnie tak biznesowo nie wspomina w chwili obecnej jeszcze, tak mi się wydaje, bo jesteśmy zamknięci i tak, to jest kwestia tego, że dość sporą grupą społeczną, która zasilała polską gospodarkę, to byli pracownicy z Ukrainy, którzy z tego, co słyszałem, nie wiem na ile to jest statystycznie potwierdzone, zdecydowali wrócić się do swojego kraju w wielu przypadkach. I tutaj wiele sektorów polskiej gospodarki, dajmy na to 40 osób pracujących w danej firmie, mam kolegę, który miał 38 osób z Ukrainy, więc jeżeli oni opuszczą Polskę, no to też będzie ciekawe dla niego wyzwanie takie zawodowe w przyszłości. To są jeszcze dodatkowe elementy takie ekonomiczne, które mogą wpływać na to, czy biznes będzie dalej być kontynuowany lub też nie. To wszystko trzeba ludziom dawać w kontekście tak naprawdę, także ta wiedza taka trochę nawiązuje do kolejnego pytania, jakimi cechami oznaczają się i oznaczali się najlepsi liderzy w czasach niepewności, to trochę mi się wydaje, zaraz tobie oddam Piotrze głos, ale myślę, że dla mnie elementem kluczowym jest jednak przewidywanie różnych scenariuszy przyszłości, przygotowywanie się na nie. Ja pamiętam, że jak ta cała pandemia się rozpoczęła, no to myśmy byli przygotowali, na ile to możliwe, do przejścia. Pamiętam, że pan Morawiecki ogłosił zamknięcie szkół chyba w piątek o godzinie 20:30. Chyba nie ma gorszego dnia na tego typu komunikat, bo od poniedziałku nagle cały świat staje na głowie. Tak. I u mnie 2000 ludzi, prawie 2000 ludzi od poniedziałku rana pracowało już w domach. Bez specjalnie większych utrudnień dla nich tak naprawdę. Pojawiło się chyba 15 czy 20 osób, jakąś klawiaturę, wiesz, pozbawili coś z biura i tak dalej. Także do 12 jeszcze w poniedziałek można było pobierać sprzęt. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej przygotowaliśmy całą tam ścieżkę zdrowia, kto może, kto nie może, komu trzeba przygotować coś czy pomóc, aby on był w stanie pracować z domu. To taki prosty przykład, tylko to prosty przykład przejścia na pracę zdalną wymagał jednak od nas przejście przez x różnych sprawdzeń, czy my jesteśmy na to gotowi. No dobrze, no to jakimi cechami zdarzają się i oznaczali się najlepsi liderzy w czasach niepewności, Piotrze? To jest ciekawe, co mówisz o tym, że liderzy w czasach niepewności oznaczają się taką sprawnością w generowaniu scenariuszy przyszłości i od razu wyprzedzającą reakcją na te scenariusze. To jest, wiesz, taka jedna z chyba najbardziej fundamentalnych definicji w ogóle tego, czym lider się ma zajmować. Ja uczę takich właśnie podstaw psychologii przywództwa na studiach MBA, więc jakby muszę przejść przez te wszystkie tradycyjne modele i to jest tak naprawdę zupełnie podstawowa rzecz, jeśli chodzi o przywództwo, to Henri Fayol już o tym mówił, nie? Że budowanie scenariuszy przyszłości jest podstawową odpowiedzialnością menedżera i lidera. Natomiast z racji tego, że jestem psychologiem i wiadomo jak to działa, to znaczy jak masz młotek, to wszędzie widzisz gwoździe, tak gdyby od razu myślą, która mi przychodzi zaraz po tym, to jest no okej, okay, ale w takim razie jacy liderzy, znaczy jakie są cechy liderów, którzy dobrzy są w generowaniu tych scenariuszy, w ogarnianiu i reagowaniu z wyprzedzeniem na różne możliwe scenariusze.
I tutaj bardzo ciekawe rzeczy wychodzą i z badań, i też widać je w takich moich doświadczeniach bezpośrednio doradczych. Z powodów, które są częściowo dla mnie zrozumiałe, a częściowo nie, nie mówi się często o tym, jak istotna jest płynność poznawcza i zdolności poznawcze liderów w tym kontekście. Jest takie brudne słowo, którego już nie wypada w ogóle wymieniać w tego rodzaju dyskusjach, to jest inteligencja. Ale tutaj badania na przestrzeni ostatnich 100 lat są dosyć jednoznaczne, że im bardziej płynny poznawczo, im bardziej inteligentny jest lider, tym bardziej elastycznie reaguje na zmiany i lepszy jest w generowaniu różnych alternatyw reakcji. I to jest taka pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć, nie? Że jakby ta elastyczność poznawcza, szybkość myślenia, to jest cecha lidera, która szczególnie w czasach niepewności zaczyna mieć znaczenie, ale ma również znaczenie na co dzień, bo to budowanie alternatywnych scenariuszy przyszłości jest kluczowym obszarem odpowiedzialności do dobrego lidera. I tutaj też łączy się to w jakiś sposób z osobowością. To jest drugi olbrzymi temat, czyli jakie cechy osobowości w ogóle predysponują liderów do większej efektywności. I tutaj też jakby pokazują badania, że ekstrawersja i sumienność to są takie dwie cechy, które mocno zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu liderskiego i tego, że lider będzie postrzegany jako bardziej efektywny. Ale szczególnie ciekawe tutaj w kontekście kryzysu, w kontekście zagrożenia, w kontekście niepewności jest taka cecha psychologiczna, którą można przetłumaczyć jako odporność psychiczną, jako rezyliencja, niektórzy tłumaczą, czyli psychological resilience. Można próbować ją definiować jakoś psychologicznie, ale najlepiej ją zdefiniować przez słowa piosenki zespołu Chumbawamba, czyli you get knocked down, but you get up again. I to jest odporność psychiczna. Nie ma osób odpornych na niepewność, na chaos, ale niektórych zagrożenie i chaos uderza bardziej niż innych, znaczy są w stanie się szybciej podnieść niż inni. I ta odporność psychiczna w tym kontekście jest kluczowa dla lidera. Znaczy lider oczywiście może być przytłoczony przez tą sytuację, lider jest człowiekiem. Natomiast kluczowym jest to, żeby się podniósł, ogarnął się, używając slangu, i po prostu wziął się do tej roboty związanej z komunikacją, z podejmowaniem decyzji, z budowaniem scenariuszy, z reagowaniem na nie. I tutaj znowu okazuje się, że są dwa czynniki, które mają znaczenie. Z jednej strony to jest osobowość, czyli tutaj pomaga ekstrawersja i pomaga sumienność. I ekstrawersja jest takim ciekawym linkiem do tej drugiej cechy, która wspiera liderów w czasach niepewności i sprawia, że są bardziej odporni psychicznie, i to jest szeroka sieć społeczna, wsparcia społecznego. Rodzina, przyjaciele. I im więcej takich relacji osobistych utrzymują liderzy, tym większa szansa jest na to, że również w czasie kryzysu będą bardziej odporni psychicznie. To jest jak gdyby ten obszar cech, nie? Bo kiedy rozmawiamy o cechach, to z psychologicznego punktu widzenia koncentrujemy się na tych kwestiach w miarę stałych, które określają liderów, cechach osobowości, cechach poznawczych. I tutaj też kolejnym takim ciekawym obszarem, który też jest badany nie tylko przez psychologów, ale również przez neuronaukowców, jest to, że liderzy, którzy dobrze się zachowują, którzy jakby są efektywni w czasach niepewności, nie do określenia, to są liderzy, którzy mają wysoką złożoność poznawczą, złożoność koncepcji siebie. To są liderzy, którzy postrzegają się przez różne pryzmaty, nie tylko jako menedżera, ale również jako coacha, ale również jako pracownika, ale również jako obywatela, ale również jako osoby o funkcji służebnej. Im bardziej mają złożone koncepcje siebie, ja wiem, że to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale były takie robione badania właśnie w armii amerykańskiej, gdzie w zależności od tego, jak
jak wiele słów do określenia siebie używają liderzy. Im więcej ról sobie przypisują, tym bardziej elastyczna jest ich reakcja w symulacjach wojennych i tym bardziej są efektywni w sytuacjach kryzysowych. Więc z jednej strony mamy osobowość, z drugiej strony mamy czynniki poznawcze, mamy złożoność koncepcji siebie, ale również te relacje i dbałość o te relacje jest szczególnie kluczowa do utrzymywania tej równowagi i efektywności w tych czasach niepewności. Ja trochę jeszcze nawiązam, bo może dowiesz o tych talentów, o których też kilkakrotnie rozmawialiśmy w podcastach z moimi gośćmi. No to są te elementy testy, o których mówisz, one też są jakby zbadane przez Gallupa. Gdzie jest taki talent jak strategia, który podobnież tegoż talentu nie można się nauczyć, pozostałych podobno można, a tego nie za bardzo. Nie wiem, z czego to wynika, nie wnikałem w to. Lub też masz frisowego wizjonera tak naprawdę, osoby, które cały czas patrzą do przodu i przewidują, co się może w przyszłości wydarzyć. No i przygotowują się właśnie na te plany awaryjne. Ja też może dodam tylko, że w każdej organizacji niektóre plany nie do końca chcielibyśmy nad nim pracować, na przykład o których zwolnieniach, o których mówiłeś wcześniej, czy o oszczędności, które trzeba dostarczyć, tylko są dwa elementy. Jeżeli jesteś prezesem spółki, to jest twoja spółka, to jest twoja wola, jak to robisz. Jeżeli nie jesteś prezesem spółki, np. pracujesz w dużej korporacji międzynarodowej albo jesteś na innym poziomie zarządczym, to jeżeli sam nie wymyślisz, jak zarządzić zmianą, to ktoś wymyśli to za ciebie. I wtedy będziesz mógł mieć umiarkowany wpływ na to. I znowu wracamy do kontekstu społecznego, do kontekstu gospodarczego, do kontekstu systemu prawnego i tak dalej, i tak dalej. Więc niektóre elementy, jak nie przygotujesz sam, ktoś przygotuje za ciebie. Także to też daję tylko przykład słuchaczom, abyście pamiętali o tym, że rola lidera jest jednak przewidywanie przyszłości i działanie proaktywnie w niektórych obszarach przynajmniej, aby ją zbudować we własny sposób. Bo jak sam nie zbudujesz tej przyszłości, ktoś ją zbuduje za ciebie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeszcze... No, proszę. Proszę bardzo, Piotrze. To są właśnie te wyzwania, kiedy nie masz sygnałów niewerbalnych. Dobrze nam idzie. Jest rzeczywiście, rzeczywiście pierwszy raz tak rozmawiam. Wiesz co, chodzi mi o tą jeszcze elastyczność do tego, bo wspominałeś w pewnym momencie naszej rozmowy, że liderzy mają swój styl. Każdy z liderów ma jakiś styl, w którym przewodzi. I oczywiście to jest prawda na takim bardzo podstawowym poziomie mamy preferencje do zachowywania się w podobnych kontekstach w określony sposób. To jest to, co nas określa jako osoby, jako tak się definiuje w ogóle osobowość. Natomiast znowu efektywni liderzy, znowu na co dzień, ale również przede wszystkim w kontekście niepewności, to są liderzy elastyczni. Nie? Zwinność to jest, wiadomo, to słowo, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, ale chodzi o jakby umiejętność, i to też jest często związane po prostu z taką plastycznością poznawczą, umiejętność zmiany stylu przywództwa, kiedy jest taka konieczność sytuacyjna. Nie? Czyli że ludzie, którzy na przykład na co dzień mają taki styl bardzo kolektywny, służebny, to znaczy taki, że jak gdyby tylko facylitują podejmowanie decyzji w grupie, ale którzy mają rolę organizacyjną, tak jak opisałeś, no, jeśli działasz szczególnie w organizacji, która jest zorganizowana hierarchicznie, która ma przypisane określone role decyzyjne, umiejętność przerzucenia się między jak gdyby takim jednym stylem zarządzania, a drugim stylem zarządzania. Elastyczność w przerzucaniu tej wajchy też mi się wydaje, że jest czymś, co zwiększa efektywność w takich sytuacjach. Nie? Czyli jakby nie przywiązywanie się do takich starych, jednych torów podejmowania decyzji, ale rozpoznanie tego, że w takich sytuacjach ludzie oczekują od ciebie czegoś innego i że nie łamiąc jak gdyby tej integralności osobistej, jesteśmy w stanie zreagować inaczej na tę sytuację i później wrócić do jeszcze do starego stylu podejmowania decyzji, kiedy kontekst się zmieni. Nie? Czyli elastyczność w zmianie zachowania w sytuacji, kiedy kontekst się nam zmienia. Dodatkowo jeszcze w sytuacji, która jest jakby cały czas zmieniająca się również, prawda? Bo masz, jeśli masz jakąś sytuację zarządzania, która jest przewidywalna, nie, masz tydzień lub dwa, ona się kończy, no to możesz i może eksperymentować jakimś mniejszą elastycznością w danym, wiesz, obszarze. Zgadzam się 100%, Piotr, tylko w szczególności jest to potrzebne,
kiedy masz sytuację, która zmienia się z tego na tydzień, nie znasz przyszłości, te plany, które przygotowałeś 2 tygodnie temu, to możesz pewnie już je wrzucić do kosza często, tak. Bo są zupełnie nowe realie, realie chwili obecnej, więc jakby to też wymaga dodatkowego nie tylko elastycznego, to, wiesz, niektórzy ludzie mają też tendencję do trzymania się czegoś bardzo bardzo mocno, jeśli bo to jest ich tak naprawdę. Tak. Nie wiem, czy znasz takie osoby. Pomyśliły, podjęły decyzję, będą się trzymać. Bez względu na to, że na przykład droga kończy się za 100 metrów, będą jechać prosto, bo taką decyzję podjęły. To nie są najlepsze przykłady przywódców, natomiast takich też mamy, niestety. I jeśli chodzi o te preferencje, to również podam ci, że moja preferencja jest taka facylitacyjna raczej. Ja raczej staram się, żeby zespół podjął raczej decyzję wspólnie, no chyba, że coś podejmę bez ich wiedzy, bo nie pomyślałem o moim zespole na przykład, tak, ale najczęściej staram się facylitować dyskusję. Natomiast dzisiaj musiałem też trochę przenieść mój styl taki przywódczy tego bardziej jednak decyzyjnego, no bo nie jest w stanie dzisiaj podjąć decyzji wysłuchując wszystkich zainteresowanych osób, które by się chciały daną informacją z tobą podzielić. Często też wracamy do tej informacji, mówiłem wcześniej, nie każdy zna pełen kontekst komunikacyjny i biznesowy, w tym operujemy, prawda? Tak, tak, dokładnie o tym mówię, dokładnie o tym rodzaju przełączenia. Słyszałem też taki ciekawy wywiad ostatnio z generałem McChrystalem. To jest generał, który dowodził operacją Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. I on mówi, że taką kluczową sytuacją w czasach chaosu, a chyba jak mało która osoba wie, jak to wygląda, jest dostosowanie takiego wewnętrznego właśnie rytmu podejmowania decyzji i zachowań do rytmu, w jakim zmieniają się rzeczy na zewnątrz. Znaczy w sytuacji kryzysowej mimo wszystko lider musi wejść jak gdyby w ten taki tryb szybko zmieniających się również decyzji, jak gdyby otwarcia na to, żeby nie przywiązywać się do decyzji, które podejmuje. I to jest dokładnie to, o czym mówisz, czyli zarówno elastyczność w zmianie zachowania, ale również takie nieprzywiązywanie się do tego, co uważałem jeszcze wczoraj. To jest znowu wracamy do tego samego, kręcimy się wokół tej samej rodziny pojęć, bo tu znowu wracamy do tego, co mówi psychologia o potrzebie domknięcia poznawczego. Nie? Czyli po prostu, że potrzebujemy, żeby rzeczy były proste, zamknięte i tego potrzebują ludzie w czasach właśnie niepewności, a to jest dokładnie odwrotne do tego, jacy liderzy powinni być. To jest ten kolejny paradoks, nie? W czasach niepewności, że liderzy powinni zachować tą otwartość poznawczą, jakby być, nie przywiązywać się do idei i rozwiązań, ponieważ to może być najkrótsza droga do porażki. Dokładnie. Tym pozwolisz, Piotrze, zamkniemy naszą rozmowę dzisiaj. I ja ci bardzo dziękuję za rozmowę i pewnie podcast pojawi się też po naszym wspólnym śniadaniu, które mamy w środę najbliższą. Lub też właśnie tego samego dnia o poranku. Brzmi super. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jak zwykle było bardzo ciekawie, inspirująco. Dziękuję, Piotrze. Miłego dnia. Nawzajem. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym. Jeśli podcast ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.